Cześć, z tej strony Baba na Keto i w dzisiejszym odcinku pokażę Wam trzy miejsca w Rzeszowie, gdzie zjecie najlepszego tatara w mieście. Pierwsze miejsce, które odwiedziliśmy, jest to Oranżeria w Galerii Rzeszów i zaraz pokażę Wam, jak pysznie wygląda ten tatar. Będę jadła go już któryś raz, także naprawdę zdecydowanie jest to przepyszny, jeden z lepszych tatarów w Rzeszowie. Rzeszów. Czemu ja tak powiedziałam? Co? Niby kawka, ale jakaś taka ładniejsza. I tutaj mamy tatara w przystawkach. Jest to siekany tatar wołowy z piklami, jajkiem przypiórczym i serem dojrzewającym. Kosztuje 54 zł. I tak się prezentuje ten tatar. Mamy tutaj kwiat jadalny, dzięki czemu jeszcze ładniej to danie wygląda. Także jemy. Ja oczywiście wiem, jak smakuje ten tatar, bo jest rewelacyjny. Także będzie to tylko formalność. Naprawdę jest przepyszne. Jeszcze pokażę Wam, jak tutaj jest mięso pokrojone, posiekane. Co jest fajne w tym tatarze, to że właśnie nie jest taką sieczkę posiekane, a jednak wyczuwalne są te kawałki mięsa i czuć to mięso. Małe kawałki, nie za małe, nie za duże, bardzo fajne, wyczuwalne mięso. Pojedzone, idziemy dalej. Kolejna restauracja, Irish Pub. Tatar kosztuje tutaj 42 zł, ale... Na początek kawka, oczywiście u mnie cappuccino, bo jak zawsze gdzieś wychodzę do restauracji, to tylko biorę cappuccino, a czarną kawę piję w domu. Także zdrówko. Jeden z lepszych tatarów właśnie w Irish Pub. Dycha. Przepyszny, naprawdę. Będziemy testować również w innych miastach, ale w Rzeszowie jest to jeden z lepszych tatarów. Tutaj na przykład takie mamy jajeczko przepiórcze. Super to wygląda. Tutaj mamy też właśnie taką cebulkę. No i jeszcze dodatkowo, co lubię w tatarach i ogólnie w stekach, to właśnie gruboziarnistą sól. Jest bardzo, bardzo dobre i fajnie się komponuje właśnie z tatarem. Jemy. A teraz przenieśmy się w czasie i niech stanie się jesień. Kolejna restauracja z przepysznym tatarem, jest to restauracja Nobo. Cena za tatara w Nobo to 50 zł. Ale na początek oczywiście cappuccino. I sami zobaczcie, jak przepysznie prezentuje się tatar. I tutaj dla odmiany jajko kurze. I też tutaj, jak widzimy, bardzo fajnie posiekany jest ten tatar. Jeszcze tylko powiem, że mi ten tatar najbardziej mi przypomina takim tradycyjnym. Jakby jest tutaj oszła, ale chyba, w sumie nie wiem przez co, ale smakuje domowo. Jak w domu? No to chyba dobrze. Nie, no tak. Ale powiem Ci, że tak myślimy. Nie jest to takie bardzo podobne, wiesz, jakbym sama robiła ten tatar. Czyli bardzo dobre. Koniec. Podsumowując film, trzy najlepsze tatary. Teraz Wam powiem, który był najlepszy oczywiście. Najlepszy był w Oranżerii Rzeszów, drugie miejsce otrzymuje Irish Pub, a trzecie Nobo. Także to jest, tak wiecie, taki mój ranking. Oczywiście to jest też taka opinia subiektywna. Także dzięki, że oglądaliście ten film. Napiszcie w komentarzu koniecznie, jakie teraz zdanie przetestować, a ja będę odwiedzała restaurację, testowała i dawała Wam znać. Pa!